pewno gdzieś tu jest. Poluje na Lu? Let's go.
Amici. Potrzebujemy wsparcia. Idziemy. Cel namierzony. Potrzebujemy wsparcia. Ruchy. Potrzebujemy wsparcia! Ruchy. Thank you.
hrabie. Wydostanę nas stąd. Obiecuję. Oddaj mi moje dziecko. Clifford Ungar. Kim jesteś? Jesteś ojcem. Myślałem, że nazywasz się sam Porter, a nie sam Bridges. Mój most do przyszłości. Jednoczysz ludzi. Jesteś mostem do przyszłości. Chodź sam. Stań. Wziąć MG i stąd uciekać. Nie mogę pomóc pana żonie. Przykro mi. Jeśli dostaję rozkaz, muszę go wypełnić. Muszę. Ale to pod panem służyłem najpierw. Pana rodzina na to nie zasługuje. Nie zasługuje. Czemu mi pomagasz? Jeżeli cię złapią... Ponieważ uratował mi pan życie, ser. Raz za razem. Gdy wysyłano nas w sam środek piekła, to tylko dzięki panu wracaliśmy do domu.
Sam, wszystko gra? Przejrzałem rejestry. Wygląda na to, że wpadłeś w superkomórkę. A po krótkiej chwili wypadłeś po drugiej stronie strefy zero. Niedaleko węzła portowego. Jak się tu znalazłem? Pamiętasz Wiktora? Znalazł cię nieprzytomnego przy porcie i przyniósł tutaj. Myślę, że Lou jest dzieckiem Cliffa. Powiedział, oddaj mi łącznika. Niemożliwe. Urodził się... Dał mi to. Może próbuje nam coś powiedzieć. Coś o Eudekach albo o ich tworzeniu. Nie miałem wrażenia, że chce nas skrzywdzić. Raczej, że chce tylko pogadać. Ale sam powiedziałeś, że przetrzymuje dyrektora na plaży. Tak. Może łączy ich coś, o czym nie wiemy. Ich i Bridget. Zabawne, że to mówisz. Powinieneś coś zobaczyć. Trafiłem na to, kiedy grzebałem w archiwach. To nagrana przez dyrektora wiadomość o nazwie Jeżeli nie wrócę. Ta wiadomość powstała na wypadek, gdyby coś mi się stało. Tylko dla Bridges. Lepiej, żeby nikt inny tego nie obejrzał. Dostałem mały prezent od Amelii. Obiecała zabrać mnie na plażę. Ta oto lalka miała wskazać mi drogę. To pułapka. Na pewno. Ale udałem, że w to wierzę. Wy wszyscy też udawaliście, prawda? Wiecie, że ta maska skrywa coś więcej niż twarz. No. Amelii też jest zagadką. Brak przeszłości... Jakichkolwiek dowodów istnienia, po prostu duch. I podobnie jak ducha, nie spotkałem jej osobiście. A wy? Widzieliście ją na żywo? Musnęliście dłoń, ramię? Pierwsza ekspedycja została podzielona na dwie grupy. Amelii była w pierwszej, mama i Hartman w drugiej. Nie spotykali się z nią. Tak. Grupa Amelii zginęła w węźle granicznym. Wszyscy poza nią. Wszyscy, którzy mogli potwierdzić jej istnienie. Bzdura. Ona istnieje. Dotykałem jej. Ona mnie też. Wiesz, ja miałem do czynienia tylko z hologramem. Spotkałem ją. Uwierz. Osobiście. Nie jeden raz w dzieciństwie. Tak. Ale na plaży. Oto, co prezydent powiedziała o córce. Urodziła się na plaży. Jej K zostało tam, a H przeniosło się tutaj. Przez rozdzielenie ciała i duszy spędziła znaczącą większość dzieciństwa w szpitalu. Zdrowie jej szwankowało, ale Dums wychodziło poza skalę. Z czasem rozwinęła nadprzyrodzone moce i przezwyciężyła swoje ograniczenia. Jeszcze przed 20 przenosiła się na plażę ciałem i duszą. Wtedy zaczęła tam spędzać cały swój czas. I tak, kto chciał się z nią skontaktować, ten musiał skorzystać z hologramu. Prezydent nalegała. Przysiągłem służyć prezydent oraz Ameryce. Jej słowo było dla mnie prawem. Więc kiedy przedstawiła Amelii jako córkę i swoją następczynię, uwierzyłem. Ale po przywróceniu archiwów postanowiłem sprawdzić swoje uprawnienia dostępu. I tak właśnie odkryłem, że Bridget w wieku 20 lat miała nowotwór macicy.
nie mogła mieć dzieci. Widzicie? Nic się nie zgadza. Nie jest możliwe, żeby Amelie była biologiczną córką Bridget. Skąd się wzięła? Kim jest? Czy w ogóle istnieje? Skąd możemy mieć pewność, że Amelie jest czynnikiem zagłady, skoro nawet nie wiemy, kim naprawdę jest? Możliwe, że ta cała teoria to tylko stek bzdur. Ale jeśli nie, jeżeli to ona wywołała wdarcie, muszę przyjąć jej zaproszenie. Naładowałem broń hematopociskami. Krwią sama. Wiążę broń z nią, ze mną, z nim, ze wszystkimi. Co oznacza, że będę mógł zabrać ją na plażę. Przerwę to, co zaczęła. Powstrzymam ją. Kilka ostatnich słów. Jestem nikim. Zwykłym gościem, bez żadnych mocy. Nie mam Dooms, nie potrafię też wracać jak sam. Nie mam pojęcia o umieraniu. Nigdy nie próbowałem. Tak. Byłem w piekle. Każde pole bitwy nim było. Ale choćby było bardzo źle, nie umierałem. Jedyne, co potrafiłem, to uciekać przed śmiercią. Cóż, czas się zbierać. Ona mnie wzywa. Bridges, nie rozczarujcie mnie. Po zakończeniu nagrania dyrektor przeskoczył na plażę. A raczej Amelie go tam przeniosła. Na plaży mierzył do Bridget z broni. Zjawił się Cliff i go zabrał. Myślałem, że udał się tam, żeby pomówić z Amelie. Tak, też tam była. To ona mnie wyciągnęła. Teraz to wręcz oczywiste. Nie wierzę, że tego nie dostrzegałem. Przecież to Amelie. Co to było? Sieć chiralna na chwilę padła. Zdaniem Lochne, niebawem stanie się całkiem bezużyteczna. Czyli harowaliśmy na darmo. Pozwól, że dokończę myśl sam. Ja mu powiem. Fraże, wyglądasz strasznie, musisz wypocząć. Wiem. Muszę ci coś powiedzieć. Pogawędziłam sobie z Hicksem na plaży. Nie potrzebował nawet zachęty. Dlaczego cię zdradził? Było to częścią jej planu. Co? Dowodziła nimi. Te wszystkie rozpróżnie, cały plan wymierania. Amelie to ukartowała. Jasne. I co jeszcze? Wiem, że nie chcesz w to wierzyć, ale to potwierdza słowa Die Hardmana. Hicks zdradził mnie, kiedy ją spotkał. Najpierw chciał powiększyć obszar działania, a ja miałam przydatną moc. Przynajmniej tak zaczęliśmy współpracę. Nie był terrorystą. Chciał poszerzyć grono odbiorców. Ale w porównaniu z nią moje zdolności były niczym. Ona mogła kontrolować wynurzonych, więc Hicks przerzucił się na nią. I wtedy zamieniła go w agenta zagłady. Amelie dała mu moc? Tak. Zrobiła z niego homo demensa. A co z Bridget? Wyjaśnijcie mi, co robiła na plaży. Na to też macie odpowiedź. Wiem, że to trudne. Ale Hicks sam powiedział, że Amelie jest czynnikiem zagłady. Zajrzałam do jego kapsuły. I nie było w niej łącznika. Spójrzmy na to z perspektywy. Taką samą lalkę miał Die Hardman. To są ich łączniki. Podobno terroryści przywrócili technologię ED, a Bridges tylko poszło w ich ślady. To bzdura. Ich metody i wasze są całkiem inne.
Wasze eudeki łączą was ze światem umarłych. Ich lalki łączą ich z plażą Amelii. Wiecie, kto jeszcze miał takie lalki? Cliff. Nosił je na polach bitwy. Cliff, Hicks i dyrektor. Wszyscy trzej zostali wciągnięci i zmanipulowani przez czynnik zagłady. Kim ten czynnik tak naprawdę jest? Czy to Bridget? Albo Amelie? Odpowiedzi na wszystkie pytania kryją się na plaży. Czego chce i czemu? Jeżeli się tego dowiemy, może zdołamy uniknąć ostatniego wdarcia. Musisz ją znaleźć sam. Kimkolwiek jest. Czeka na ciebie na plaży. Wracaj na wschód. Będę się streszczał, bo połączenie jest słabe. Jest robota. Stan Fragile się pogarsza. Jeśli zapadnie w śpiączkę, istnieje szansa, że jej dusza utknie na plaży. Potrzebuję kryptobiotów i to szybko. Na szczęście Fragile Express ma ich zapas w węźle portowym. Możesz po nie skoczyć, skoro jesteś w okolicy? Szczegóły znajdziesz w terminalu na górze. Proszę, to bardzo ważne. Mamy dziś dzień? Moglibyśmy dziś wszyscy świętować, gdyby twoja mama... Przyniosłem tort. Im więcej świeczek, tym lepiej, nie? Niedługo będziemy mogli razem wyjść na zewnątrz. Obiecuję. A wtedy zrobimy wielkie przyjęcie. No, do wszystkiego dobrego. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Zostanie zablokowany. Pamiętaj, ten pojemnik nie jest szczelny. Nie można go zanurzać w wodzie, nawet częściowo.
Od jakiegoś czasu w tym rejonie prawie ciągle pada temporalnie. W efekcie wszystko, co tu zbudowałeś, zostało doszczętnie zniszczone. Na szczęście zdołaliśmy ochronić. Przechowywany tu ładunek i przekazać go do centrum dystrybucji w węźle stołecznym. Niestety są też gorsze wieści. Z powodu niestabilności sieci nie działają drukarki chiralne. W tych okolicznościach warto byłoby zwrócić się o pomoc do innych kurierów. Ale to już twój wybór. Jestem pewny, że nie zawiedziesz. Jak zawsze. Yeah.
Mamy towarzystwo. Przyjemnej podróży.